Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, zastanawiacie się, dlaczego mamy czerwoną czapeczkę, czerwoną koszulkę. No, problem. No, niestety, kiedy telewizja kolorowa wchodziła w użytek w Ameryce w latach 50-tych, 60-tych, no to przy wyborach w zasadzie szukano kolorów. No i takie kolory do wyboru, no to jak popatrzycie na flagę z tyłu, no to jest w zasadzie, co jest na górze, tak? Na górze jest kolor czerwony, później biały, czerwony, biały, czerwony, biały. Tych pasków jest ile? No jest ich 13, dlatego że oryginalnie było 13 kolonii, które wypowiedziały w zasadzie poddaństwo Londynowi. No a z prawej strony jest kolor niebieski, no i tam są gwiazdy, tam są 50 gwiazd. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego tak mówię? No kolor czerwony, no to są komuniści. No i demokraci, socjaliści dzisiejsi już wiedzieli, że nie chcieli mieć koloru czerwonego, dlatego zostało to dane, przyznane republikanom. No bo kiedy były telewizory kolorowe, no to pokazywali, gdzie która partia zwycięża, w którym stanie. No i to było najłatwiejsze. To było najłatwiejsze czerwone i niebieskie. No i republikanom zostało to czerwone. Dlatego nie mam komunistycznego koloru krwi, jak to leninowcy, stalinowcy i inni marksiści mówili. No po prostu jest to kolor telewizyjny. No i teraz jest Make America Better, tak, także tak jak widzicie tutaj, Make America Great Again. Make America Great Again, czyli co to znaczy? No, zrobić Amerykę wspaniałą jeszcze raz, czy znowu. Teraz wybory będą międzyprezydenckie, środkowe, tak to nazywają, midterms, no bo wszystkie te, co 4 lata są wybory, były w 2016, w 2020, będą w 2024 te prezydenckie, a w 2022, no to już są wybory do kongresu. Jak w tym kongresie, jak to wszystko działa? No jest 435 miejsc w Izbie Reprezentantów dla 50 stanów, no i ta liczba się nie zmienia. 435 reprezentantów. No jest to mała liczba. Tam niektórzy mówią, że w Polsce jest niedużo mniej. No to, ale to nie jest taka prawda, no bo każdy stan ma również Izbę Reprezentantów i Izbę Senatu po 200-300 osób. Także na poziomie stanowym mają dużo polityków. No ale wracając do Waszyngtonu, czyli w Waszyngtonie rząd federalny to ma 435 reprezentantów w zależności od liczby mieszkańców. No i jest 100 senatorów. 100 senatorów, po dwóch senatorów na stan. Niezależnie czy mały Rhode Island, gdzie jest kilkaset tysięcy ludzi, czy Wielka Kalifornia, gdzie jest tam 50 parę milionów. No w sumie to jest 1/6 Ameryki, no to jest Kalifornia. To w ten sposób się dzieje. No i teraz w listopadzie będą wybory. No i będzie po prostu poszatkowanie. Będzie poszatkowanie, cały ten, ta próba wprowadzenia socjalizmu w Ameryce po prostu się nie udała. To wszystko spaliło na panewce i teraz z tych 435, no to republikanie mają około tam 212 czy 200, no niedużo mniej, tylko potrzeba im 3 czy 4, żeby mieć większość w Izbie Reprezentantów. W Izbie Senatu no to jest 50/50, tyle tylko, że Kamala Harris, ona ma 51 głos, także, że Senat zawsze, jeżeli byłby podzielony po linii partyjnej, no to zawsze wygra lewica. Teraz te parę trylionów dolarów, które Pelosi chciała wydać, to co się stało?
to wszyscy republikanie byli przeciwko, no i dwóch normalnych demokratów też było przeciwko, dlatego nie zostało to przegłosowane jednym głosem. 19 stycznia Biden się pytał, po co są republikanie? No po co są republikanie? No bo on w zasadzie, no to rozdaje pieniądze na lewo i na prawo, wytłumaczył dobrze ludziom, że inflacji nie będzie, że drukowanie pieniędzy, no to jest dobre, że dawanie pieniędzy dla ludzi, którzy nie pracują, jest dobre, że Chiny produkujące wszystko, to jest dobre. No i że trzeba w zasadzie dbać o obywatela, kto to opłaci? No opłacą bogaci. No jak zwykle komuniści przychodzą, no to mówią, nie ma się co martwić, zapłacą bogaci. No. Thatcher powiedziała, że socjalista jest do tego momentu dobry, kiedy zabraknie cudzych pieniędzy. No i właśnie tak jest. No i Biden się pytał, po co są republikanie? No i po co są republikanie? No żeby w zasadzie głosowali, żeby normalni mieli na kogo głosować. Tak, żeby to wszystko zbalansować, żeby nie wydawać za dużo, żeby nie rozdawać za dużo, żeby nie brać za dużo podatków, żeby było normalnie po prostu, swobodnie, tak? Nie można zniszczyć ludzi, którzy produkują, nie można rozdać wszystkiego, zabierając innym, tak? Także jaki jest plan konserwatystów? No, zdejmę tą czapkę, bo trochę gorąco w niej jest. Także, no jaki jest plan? Jaki jest plan? No szczęśliwe dla republikanów, no to już są pewne działania, tak? Dla 80 paru milionów republikanów, którzy będą głosować. No i teraz jest tylko kwestia, kto więcej będzie głosował. No bo teraz scenariusz to będzie taki, że bardzo dużo demokratów po prostu nie pójdzie na głosowanie. Tam będą bardzo silne jakieś wysiłki, żeby wciągnąć nowych wyborców, żeby dopisać ich jakoś kopertowo i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak Biden to jest jedna wielka porażka. To jest to, co się dzieje w Ameryce, to jest straszne. No jeżeli Putin wejdzie na Ukrainę w ciągu następnych paru miesięcy, a za tydzień czy dwa Chiny wejdą na Tajwan, no to już w ogóle, to już będzie nawet opamiętanie dla takich hardkorowych komunistów amerykańskich. Amerykanie biorą władzę w swoje ręce, no szczególnie na poziomie lokalnym. Rodzice w radach szkolnych zorientowali, co to się działo przez ostatnie 20 lat, przez ostatnie 40-50 lat i zaczynają iść do władzy. Jest coś takiego jak jeden z polityków, McCarthy, no to zrobił takich siedem wydziałów specjalnych, politycznych, które w zasadzie planują, no mają taki szkic na 2023 rok, co partia konserwatywna będzie robiła, co partia republikańska planuje, no i to będzie użyte na 2022, na kampanię. Kampanię teraz już jest tylko 8 miesięcy do listopada. Całe te wydziały specjalne pracowały już od nas poprzednich 8-9 miesięcy. Także, że są jakieś propozycje na temat pracy w Ameryce, na temat ekonomii, na temat tych wszystkich wielkich firm technologicznych, amerykańskiej wolności, tak? No bo wolność słowa i wypowiedzi po prostu jest zniszczona. Na temat energii, no bo energia też jest w zasadzie lokalna, ta brudna, niszczona w wyjątkowo szybkim tempie, zamiast jakoś dużo powolniej. Olej, węgiel, to jest wszystko likwidowane za błyskawicznie. No to można pomyśleć nad tym przez następne 20, 30, 40 lat, ale nie kompletnie. O klimacie, no klimat, no wszyscy
rozumieją tą sprawę klimatu, trzeba to przesunąć, że to nie jest pierwszy epoka lodowcowa od tysięcy lat. Każdy rozumie, że bieguny magnetyczne się przesuwają, no to trzeba zacząć tłumaczyć. To trzeba tłumaczyć. Ochrona środowiska też jest ważna. Bezpieczeństwo narodowe. To jest coś, co socjaliści po prostu wypuścili z rąk, no i konserwatyści będą musieli wrócić do tego. Ubezpieczenie zdrowotne, no i Chiny. To jest siedem takich głównych oddziałów, wydziałów specjalnych, które się skoncentrują na tych rzeczach. Każdy z tych wydziałów, no to będzie w zasadzie miał, jak ma jakiś taki plan, żeby będzie miał komitety, plan, no i skoncentruje się na każdym z jednych z tych zagadnień. No pójdą tam fachowcy, no i zacznie się jakaś zdrowa dyskusja, tak, no bo zdrowa dyskusja w normalnym społeczeństwie jest bardzo pożądana. No a szczególnie wtedy, kiedy Republikanie przejmą ten kongres, no to trzeba będzie ten rząd prowadzić. Cały ten commitment to America, czyli co to znaczy? No commitment to America, no to jest takie zaangażowanie dla Ameryki, zobowiązania dla Ameryki. Republikanie nie stawiają na swój kraj, tak? Stawiają na swój naród, na swoje państwo. Tak jak Trump mówił, make America great again, no to teraz jest zaangażowanie dla Ameryki. To zobowiązania, to bardziej można powiedzieć, że zobowiązania. Jakie obywatele mają zobowiązania? No przede wszystkim, żeby im się działo lepiej, no to całemu państwu będzie się działo lepiej. To będzie działało oddolnie, to ma działać oddolnie. W zasadzie te wszystkie komitety lokalne mają to przenosić do góry. Nie tak jak komitet centralny, no bo Pelosi, no to z tymi swoimi pułkownikami, ze z tymi swoimi sekretarzami komitetu centralnego po prostu wypisali tam 5000 stron zbudować z powrotem lepiej, Build Back Better, no to Biden miał takie, ale to jest tam 5000 stron, no to komitet centralny zrobił tą listę, no i kazał czytać, ci politycy po głowach się drapali, bo tam nie mieli żadnego wpływu na to, no a teraz to wszystkie te komitety, te oddziały republikańskie, konserwatywne po prostu będą proponowały. To będzie poprzez spotkania społeczne, poprzez wysłuchiwanie tego, co działa, przez różne sesje takie pracownicze, no i negocjacje, dlatego, że to musi być zdrowe, i dwupartyjne, tak, to musi być zdrowe i dwupartyjne. Komuniści amerykańscy na dzień dzisiejszy, jakby mogli, to by po prostu powyższe lali przeciwnika, no ale każdy konserwatysta rozumie, że trzeba się jakoś dogadać. No i trzeba zrobić ten plan w tych siedmiu najważniejszych sprawach dotyczących Ameryki. Ta dwupartyjność, to współdziałanie jest bardzo ważne. To tak samo było, kiedy Republikanie mieli większość w Kongresie, no to był ten wydział specjalny do spraw terroryzmu. Demokraci współdziałali.
współdziałali, tam były te propozycje tych ustaw, no i jakoś to wszystko zostało uzgodnione dwupartyjnie, lewica po prostu rozumiała to wszystko, no i to będzie to samo w wypadku tych wszystkich innych zagadnień, no, a szczególnie Chin, no bo to, co z Chinami się teraz dzieje, no to jest straszne. Chiny wykupują amerykańskie obligacje, produkują wszystko, co było produkowane w Ameryce. No i jeżeli wejdą na Tajwan, no to już w ogóle będzie blisko, no trzeciej wojny światowej to raczej nie będzie, ale ekonomicznie to będzie tragedia. No i będzie trzeba jakoś obrócić się napięcie w Ameryce i zacząć po prostu myśleć, że kiedy kraje, no Europa może podążyć za Chinami, tak? Europa może podążyć za Chinami, po prostu padnie na kolana i będzie służyła. Ten zobowiązania dla Ameryki również będzie musi jakoś znowu odpowiednio rozpalić zaangażowanie republikanów, tradycyjnych republikanów do tego, co zawsze konserwatystów denerwowało, tak? Na jakieś takie zdrowe podatki, zdrowe wydawanie, pilnowanie polityki finansowej, pilnowanie polityki pieniężnej, no bo to, co lewica zawsze robi, no to rozdaje tą kiełbasę wyborczą, no i później ma tych wyborców, dochodzi do władzy, no i nie ma pieniędzy. I wtedy jest Wenezuela, Kuba, PRL, czy Związek Radziecki i to wszystko się rozpada i naród po prostu cierpi, tak? Także to musi być jakieś zdrowe podejście ekonomiczne. Trzeba te wszystkie idee, no to tak dużo nie zostało czasu, no parę miesięcy, to wszystko musi być rozpisane, rozpropagowane, zapakowane, no i po prostu trzeba to popatrzeć się, jak ludzie słuchają, tak? No każdy normalny konserwatysta podpisze się pod tymi propozycjami dwoma rękoma, no bo wie o co chodzi. No i to wszystkie te siedem tych zagadnień, po prostu jedne po drugim, trzeba to wszystko rozłożyć, no i ludzie zaczną się przekonać. Cała ta baza konserwatystów, no to raczej ci, co głosowali, to będą głosowali. Ci, co nie głosowali, ale czasami głosowali, jest nadzieja, że pójdą. Jest nadzieja, że ci, którzy nigdy nie głosowali, też zaczną głosować. Także będzie ta cała fala republikańska, no ale również są ci, którzy się wahają, tak, no bo w Ameryce można być niezależnym, zasadniczo no to trzeba się zadeklarować, czy jest się demokratą, czy republikaninem, no i można się zaangażować jako niezależny. I można też się zadeklarować, jakie te różne partie malutkie, liberalne, zielonych i tak dalej, no ale to są takie minimalne ilości ludzi, że to w zasadzie nie ma co liczyć. No ci wszyscy ludzie na huśtawce politycznej, no to no muszą, no powinni być zainteresowani tym, co partia konserwatystów proponuje. Tak jak na przykład te wielkie firmy technologiczne, no to większość konserwatystów, większość republikanów to po prostu się wścieka, że oni eliminują konserwatystów ze swoich platform. Tak jak Twitter wyrzucił prezydenta Trumpa, tak jak ja się wściekam, że YouTube nie reklamuje tego mojego kanału, demonetyzuje co i raz, obniża oglądalność i tak dalej. No to Joe Rogan też na Spotify go tam wykorzystywali, to republikanie to się denerwują. Wszyscy ci na huśtawce politycznej, no to oni bardziej się tam denerwują tym, że
środki po prostu ogłupiają dzieci, czy psychicznie są jakoś bardziej narażeni tego rodzaju rzeczy. No każdy republikanin też to rozumie, no ale tych na huśtawce politycznej to nie doprowadza do wścieku. Także jest jakiś plan, zmiana będzie no makabrycznie nieprzyjemna dla socjalistów amerykańskich. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz, tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów w Ameryce. Zastanówcie się, na kogo głosowaliście. Zdrowia dla normalnych.